Tak, mamy teraz kolejny jakby odcinek z cyklu języki. I dzisiaj powiemy na tyle o języku polskim, że on miał wpływ nie tylko na języki ościenne, ale również na języki europejskie. To jest cała następna religia, jeśli można tak to nazwać. To jest cały dział wiedzy i to jest opisywane szczególnie na takim blogu Wspaniała Rzeczpospolita. To też będzie zalinkowane i sobie Państwo tutaj, Polacy, rodacy, Słowianie, sobie przeczytacie o właśnie tych kwestiach językowych. Ale co ja chcę powiedzieć tutaj szczególnie o tych języku polskim względem innych, rosyjskim i tak dalej, czeskim i innym. Otóż tu chodzi o sprawę, że polski język jest tym językiem wzorcowym, natomiast reszta to są dialekty. Jak już mówiliśmy o tym profesorze Wolańskim, właśnie dlaczego on rozwiózł język etrusków, to tak samo dzisiaj ja mogę z własnego doświadczenia powiedzieć taką rzecz. Ja tłumaczę filmy na język polski z rosyjskiego. I to ja byłem w Moskwie przez 6 lat. I nigdy nie zwracałem na to uwagi, na taki detal, że ja, jeżeli Rosjanin powie dwa zdania, to ja muszę napisać to trzema zdaniami. Albo napiszę też dwa zdania, one są tak rozbudowane, żeby wyłapać ten sens. Bo język jest bardzo opisowy, bardzo bogaty, język polski. I język rosyjski, czy inny język, to są języki skrótowe, to są skrótowce. I ja tłumacząc właśnie te filmy, ja się z tym spotykam i to każdy lingwista, który tego to wie, o co chodzi. Na przykład, jeżeli chodzi o język włoski. No to co to jest? Scribere? Co to jest scribere? Scribere to jest pisać, ale co to jest scribo dokładnie? To jest ryć. Ryć, czy inaczej ryć. A dlaczego pismo runiczne? Bo to jest pismo ryte. Proste. Dlatego ta pozostałość polska w języku łacińskim funkcjonuje. Nawet, jak już powiedziałem, język grecki jest tak samo językiem wtórnym względem języka polskiego. I dzieje Chrystusa znad Ciesiny Bosfor, bo tam chodził Chrystus. I tam znajdował się Jorosz, już nawet nie mówię, że to jest Jerozolima. Bo Jorosz, jak już też zalinkujemy ten artykuł, cały film, Jorosz to jest Jerozolima nad Bosforem, taka zapomniana. Ale to właśnie tam się rozgrywają te wszystkie wydarzenia, które zostały opisane w Nowym Testamencie. To właśnie tam, nad Bosforem. O tym jest następny przedział wiedzowy. Natomiast język polski tutaj był językiem pierwotnym spisywania tych dzieł, a greka została po to wprowadzona, żeby to zastąpić. To bardzo sprytny manewr został zrobiony, żeby zgubić język wet przez tak zwaną tłumaczenie Septuaginty, jak i zgubiono język Nowego Testamentu też polski. Oczywiście weźmy pod uwagę na taką coś jak takie coś jak, no jak to nazwać, mamy Biblię Gdańską na przykład. I zobaczmy, jaki język. To był z 1699 bodajże. Mamy Biblię Gdańską i teraz przeczytajmy sobie. I to tak mniej więcej ten język brzmiał. Dzisiaj dla nas jest niezrozumiały, ale wtedy był zrozumiały. I to, że on powiedzmy tam był skrybany, czy tam powiedzmy pismo runiczne i tak dalej, on był tak samo, tak się pisał, jak się, no, tak się pisało, jak się wymawiało, i to było takie właśnie to pismo runiczne, bardzo opisowe i bardzo składało się z wielu znaków. No a więc te 12 pokoleń Lechitów mówiło po polsku, natomiast kiedy był styk z innymi narodowościami, to powstawały dialekty. W ten sposób. Jeżeli Serbo-Użyczanie tam spotykali się z językiem greckim czy tureckim, powiedzmy, no to już powstały inne tego. Na przykład dzisiaj mamy serbsko-chorwacki, który ma naleciałości łacińskie. Dlaczego? Bo to była stykówka i na styku to tak, mówisz jedno zdanie, to jest, no, tam taki przykład. Przedwczoraj u sąsiadki rozmawiamy o mechaceniu się tego Polaka, który jest nim teraz ubrany. W porządku. I teraz tak, ja sobie zapamiętałem z dawnych czasów, że to nie chodzi o mechacenie, bo to już jest polskie, że mechacie, tylko jest słowo rosyjskie
ja to powiem po polsku, ale to jest rosyjskie, to jest skąpkać. Że on się na przykład skąpkał, nie? A mój sąsiad to mówił, jak on się mógł skąpkać? On się mychać. Ja mówię, aha, no rzeczywiście tak. Ale w ten sposób powstają dialekty, że się używa słów w innym języku i tak powstaje dialekt. No właśnie tak przykład, że to jest, bo po rosyjsku na przykład mechacenisz to jest skąpkan, że to jest, no, że eta wieś, ana skąpkana. Ana skąpkana i poetama, ana taka skąpkana. No i praktycznie jest wszystko dzisiaj.